Ważne dla nas jest zobaczyć, kto poszedł za Jezusem, kto stał się jego uczniem czy uczennicą. Dziś mamy okazję, i to też jest dla nas ważne, posłuchać w Ewangelii o tych, którzy nie poszli za Jezusem, którzy nie stali się jego uczniami czy uczennicami, i zasadniczo powtarza się dość podobny motyw. Jest jeszcze coś innego, i może później, i może wtedy, kiedy tamto będzie załatwione, będę gotowy do tego, żeby być z Tobą, Panie Jezu, tyle że tak się nie da. I może nam to zgrzytać i nie pasować, naprawdę nie można tego pochować, ojca, pożegnać się, naprawdę tak trzeba od razu. W praktyce tak to właśnie jest. Albo jesteśmy gotowi być z Bogiem w tym wszystkim, co jest teraz, gotowi pójść, gdzie On nas zaprasza, albo będziemy to odkładali. I to nie chodzi o odłożenie raz, ale pewnie odłożymy raz, drugi, trzeci i setny. Jesteś gotowy przyjąć zaproszenie Jezusa teraz, dziś? To jest pytanie, z którym zostajemy.